Witam wszystkich. Podpinka do poncza jako docieplenie hamaka. W dniu dzisiejszym pokażę dwie opcje. Jedna prostsza do wykonania, druga nieco trudniejsza. Więc zaczynamy. Hamak rozwieszony. Dzisiaj niby jest 12 stopni Celsjusza. Lekki wiaterek, ale taki dosyć chłodnawy. No i po kilkunastu minutach leżenia w hamaku bardzo mocno podwiewa od spodu, jest dosyć chłodno, raczej dłużej się tutaj w takich temperaturach przy takim wietrze wytrzymać nie da. Więc trzeba pokazać opcję numer 1. Podpinka złożona na pół i włożona do hamaka. Tutaj trokami przypięta, aby nie zlatywała na dół, bo to się lubi nieco zwijać, a tak jak jest przyczepione do hamaka, to się trzyma dobrze. W tamtej części nie musi, ale tam w tej chwili w takiej postaci nie da się troków wyjąć ze środka, bo jest zamek. Trzeba było rozpiąć całkowicie taką podpinkę, no ale wtedy byłoby zdecydowanie ona zbyt duża. Chociaż też możliwe by było rozłożenie i położenie tak u góry. Ale taka podwójna warstwa też jest w porządku. Leży już tak kilkanaście minut. Jest zdecydowanie lepiej niż poprzednio. W zasadzie najważniejsze, aby mieć w górnej części ciała tą podpinkę i ewentualnie pod tyłkiem. Tam w nogach to nie musi być. No i czuć, że jednak nie podwiewa. Jest zdecydowanie cieplej, bardziej komfortowo niż bez tego. No i można sobie nawet dłużej poleżeć. Także przy takim wietrze, przy takiej temperaturze podpinka, w zasadzie nadpinka nad hamakiem jak najbardziej działa. To jest najprostsza wersja do zrobienia. Wystarczy tylko właśnie położyć, ewentualnie zawiązać u góry, żeby nie zjeżdżało w dół. I chwila, moment i mamy zdecydowanie cieplej niż bez takiej podpinki. Czy w formie tego, powiedzmy, koca. Ale jest jak najbardziej w porządku. Jak chcemy, aby nie wiało też na boki, no to już tą podpinkę trzeba rozpiąć całkowicie w wersji takiej, powiedzmy, pojedynczej. No i też będzie ok. A nawet może i lepiej. Druga opcja to podwieszenie tej podpinki od spodu, czyli powstanie tak zwany otul. No i tu niestety nie da się zrobić w takiej formie, jak to jest. Trzeba mieć do tego dwie linki. Ja dzisiaj ich nie zabrałem, ale mniej więcej pokażę, o co chodzi. Rozkładamy całość jako koc. Podpinamy górną część do karabinka z jednej strony, z tym, że tutaj musimy zastosować sznurek, którego właśnie nie mam. Oczywiście z drugiej strony też musi być sznurek. Wiadomo, że długość trzeba dobrać do różnych hamaków, więc to nie tak, że w jednym jeden kawałek sznurka będzie pasować do drugiego. Więc tą część wiążemy, dodajemy sznurek, zaczepiamy o karabinek. Tą samą metodę robimy po drugiej stronie. Tutaj też możemy sobie to zaciągnąć, bo jak widać są troki z jednej strony i z drugiej. No i jak to wejdzie, oczywiście pod spód to oczywiście nie będzie takiej szpary, bo będzie ciaśniej zrobione. Zawsze można tutaj jeszcze sobie dowiązać jeszcze bardziej, żeby nie było dostępu zimnego powietrza od spodu. No i to będzie po prostu po bokach całego hamaka. No nie mogę tutaj właśnie zrobić ze względu, że nie posiadam linek dzisiaj, ale mniej więcej pokażę, jak to będzie wyglądać, jak to by było naprężone z linkami. Czyli ciągniemy na drugą stronę,
No i mamy tak zwany otul. Hamak jest w środku, a na zewnątrz jest ta ocieplina, otulina, więc nie podwiewa nam od spodu ani od boków. No tylko trzeba dodać dwa odcinki sznureczka. No bo nawet jak z jednej strony tutaj się trzyma, no to po drugiej stronie będzie mi zjeżdżać, nawet jak wejdziemy do środka. To ewentualnie w sumie to jest najważniejsza górna część i środek ciała, nogi nie muszą być, więc teoretycznie można to zawiązać tak jak ja zrobiłem tutaj, ale z drugiej strony musimy naciągnąć do drugiego końca właśnie linkę. No ale lepiej według mnie, jak będą dwie linki z możliwością jeszcze regulacji, to będzie jeszcze lepiej, więc to dajemy właśnie tam i hamak nam się chowa w środku. No i wtedy będzie lepsza wersja od poprzedniej. Ja z tej wersji tak nie będę korzystał, ze względu, ja nie śpię w hamaku. Raczej hamak mi jest potrzebny do odpoczynku, więc nawet jakbym chciał w chłodniejsze dni, a zazwyczaj tego nie robię ze względu właśnie, że mocno podwiewa od spodu, no to taką podpinkę mogę po prostu tylko położyć w środku w hamaku, tak jak już pokazałem w pierwszej opcji. Szybko do zrobienia i jest też w porządku i nie podwiewa od zewnątrz, od dołu. Czyli dla mnie opcja pierwsza, jak ktoś potrzebuje taką podpinkę, zdecydowanie tańszą wersję niż kupowanie jakiegoś specjalistycznego otula, który będzie kilkakrotnie droższy od tego, no to jest takie bez problemu do zrobienia. No oczywiście dochodzi tego waga, w moim przypadku nawet to jest podpinka cięższa od hamaka. No chyba tak w sumie też w innych podpinkach też jest. No ale za to cena zdecydowanie niższa niż powiedzmy oryginalny taki otul do konkretnego hamaka, a sądzę, że nawet do takiego taka podpinka o takiej długości jak najbardziej będzie w porządku. Dodatkowy link do recenzji tej podpinki do poncza, która może służyć jako podpinka do hamaka lub jako zwykły koc nałożony bezpośrednio do hamaka od góry, będzie podany pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.